Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny przy okazji takiego cyklu, który rozpoczęliśmy tutaj w kinie Kinoport, krótkich filmów o aktorach, artystach, aktorkach, artystkach związanych z Trójmiastem, którzy pracowali na Wybrzeżu, w Trójmieście. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Teresie Iżewskiej. Teresa Iżewska właściwie jest znana każdemu Polakowi, wszystkim. Z filmu Kanał. Grała tam rolę łączniczki Stokrotki w filmie Kanał. I to zdjęcie, zdjęcie takie, jest taki kadr, właściwie scena ikoniczna z Kanału, gdzie łączniczka Stokrotka, czyli Teresa Iżewska, prowadzi, podpiera rannego podchorążego koraba Tadeusza Janczara. Idą kanałami w ciemności. I ona go pociesza, podtrzymuje, starają się uratować, starają się przejść kanałami, on jest ranny, słania się. I dochodzą do, widzą światło, dochodzą do światła i okazuje się, że no jest wyjście z kanału, jest wyjście, można wyjść na brzeg Wisły, ale okazuje się, że jest krata. I oni nie mają jakby siły, mocy, żeby tą kratę czy przepiłować, czy przejść przez nią. On umiera, ona go pociesza, że już niedługo, bo on nie widzi tej kraty, że już światło, że wolność i że niedługo będą wolni. Ale wie, że niestety dalej przejść nie mogą. No i jest to zdjęcie ikoniczne takie, właśnie kiedy oni stoją przy kracie. Teresa Iżewska, taka słowiańska blondyna o słowiańskiej urodzie, podtrzymuje go. Podtrzymuje Tadeusza Janczara, czyli podchorążego koraba, czarno-białe. Każdy je zna. Stąd znamy Teresę Iżewską. Co ciekawe, ta scena jakby położyła się cieniem na całym jej życiu, ta krata, o czym powiem później. Taka krata i niemożność przejścia do wolności. W 1956 zagrała właśnie w filmie Kanał, który miał premierę w 1957 i film Kanał został zaproszony do Cannes, na festiwal filmowy w Cannes. Właściwie tak, został zaproponowany i przyjęty i zdobył tam Srebrną Palmę, czyli taką drugą nagrodę po Złotej Palmie. Wspólnie zresztą z filmem Bergmana, Siódma Pieczeń, to też takie nobilitujące, że dwa takie filmy się pojawiły. I Teresa Iżewska jeszcze w trakcie studiów grała w tym filmie. Tadeuszem Janczarem i Andrzejem Wajdą, który był reżyserem filmu, pojechali do Cannes na festiwal, zostali zaproszeni. I ciekawe jest to, że jak córka wspomina, to Teresa Iżewska szyła sobie suknię. Potrafiła też uczyć sobie suknię, że mama przyjechała, tak opowiada, do babci i wspólnie w nocy szyły suknię, takie były realia, szyły suknię na festiwal w Cannes. I na tym festiwalu Teresa Iżewska była rozchwytywana, udzieliła bardzo wielu wywiadów, przechodziła na tym czerwonym dywanie w sukni polskiej szytej w jedną noc. Plakaty były wszędzie, filmu Kanał był wszędzie rozwieszony w Cannes. Twórcy byli też rozchwytywani, ale największe jakby triumfy takie promocyjne odnosiła Teresa Iżewska. Wiele wywiadów, wiele zdjęć. Anegdota mówi, że spotkała tam też Marilyn Monroe, która zaprosiła ją do Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się propozycje filmowe. Naprawdę ta kariera wydawało się, że... Zresztą potem była też Teresa Iżewska za rolę Stokrotki nominowana do nagrody BAFTA, to jest brytyjska nagroda filmowa. Rola ekspresyjna, trochę szalonej łączniczki, takiej na granicy wyczerpania, ale pięknej, o pięknej takiej świetlistej urodzie, zrobiła wrażenie naprawdę na światowej krytyce filmowej i zresztą również u widzów. To przecież miliony chodziły na film Kanał i w Polsce, i za granicą potem. Zresztą film trafił potem do 24 krajów. Był oglądany w 24 krajach.
w sumie hermetyczny film o powstaniu warszawskim. W Polsce był na początku tak nie za dobrze przyjęty, zwłaszcza przez powstańców, dlatego że pokazywał ich taki trudny los podczas powstania, ich po prostu taką właściwie bez... twierdzili, że ma on wymowę o bezsensownej walce bohaterskiej młodzieży. Natomiast trochę inaczej odebrano go na Zachodzie, zresztą jak po nagrodzie w Cannes i po dobrym przyjęciu na świecie film powrócił do polskich kin i był lepiej przyjęty w Polsce. Zresztą widzowie milionami chodzili na ten film, również w kraju. Ale sprawa tej kraty pobytu w Cannes zaważyła na życiu Teresy Jrzewskiej, jak mówiłem. Po prostu udzieliła wtedy niefortunnego wywiadu, przez który otrzymała zakaz wyjazdu z Polski. Kiedy wróciła, nie mogła już nigdy otrzymać paszportu, dlatego że powiedziała właściwie niefrasobliwie nic takiego groźnego, co mogłoby zagrażać władzy ludowej i temu systemowi komunistycznemu. Powiedziała po prostu, że za mało zarabia. Że polscy aktorzy, aktorki zarabiają bardzo mało w stosunku do tych na świecie i w Europie. I to wystarczyło, żeby władze przekreśliły jakby jej karierę, przynajmniej zagraniczną, do końca życia właściwie. To się, ta krata z kanału stała się taką kratą niemożności wyjazdu z Polski za granicę. Władze komunistyczne położyły jej kratę. A wspominam też o Teresie Jrzewskiej, dlatego że jej kariera jakby zaczęła trochę słabnąć. Przez to embargo też zaczęli inaczej patrzeć na nią twórcy polscy filmowi. Zaczęli się obawiać ją zatrudniać w filmach. Zatrudniano ją, ale ta kariera nie rozwijała się tak jakby można przypuszczać. Obawiano się cenzury, obawiano się, że zostaną cofnięte środki na dany film, że zatrudnienie pani Teresy Jrzewskiej spowoduje to, że film na przykład nie otrzyma finansowania albo cenzura go cofnie albo potnie. Grała jeszcze w filmach, ale były to role coraz mniej znaczące. Zagrała w filmie Baza ludzi umarłych niesamowicie przejmującą rolę na podstawie prozy Chłaski. Zagrała w filmie Nafta, zagrała w filmie Rozwodów nie będzie, zagrała w filmie Spotkanie w bajce, Mansarda. Jeszcze w 1982 roku, w roku swojej śmierci, zagrała w filmie Odwet Tomasza Zygadły. Właściwie grała co roku grała w teatrze telewizji. W filmach coraz rzadziej i były coraz mniej znaczące role niestety. Kara była dotkliwa ze strony władz, bo reżyserzy rzeczywiście zatrudniali ją w takich rolach epizodycznych. Często pojawiało się coś takiego przy jej nazwisku, można znaleźć niewymieniona w tytule. Także grała bardzo, bardzo mało takie trzecioplanowe, więc wręcz role na przykład, ale taką większą rolę zagrała mamę Dudusia w Podróży za jeden uśmiech. To zapamiętać możemy ten film z roku 70. Natomiast znalazła swoją taką przystań, gdzie mogła się realizować. Przystań, cichą przystań, przyjazny port w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. I dlatego o pani Teresie dzisiaj mówię, bo dla mnie było zaskoczeniem, kiedy znalazłem taką notatkę, że ona mieszkała w Gdańsku. Właściwie od 1964 roku do 1982 pracowała w Teatrze Wybrzeże, zagrała bardzo wiele znaczących ról. Była gwiazdą Teatru Wybrzeże, można powiedzieć, i nauczycielką młodszego pokolenia. Zresztą to, co o niej mówiono, to, że w tamtym okresie przyjaciółki i córka, jaka była jej osobowość, była osobą bardzo emocjonalną, dobrą, emocjonalną, kreatywną, potrafiła szyć, potrafiła dekorować mieszkania, była osobą otwartą, spontaniczną, aż za bardzo często, ale popadającą w skrajne emocje. Od radości
o poranku do depresyjnych takich stanów wieczorem. I to się coraz częściej jakby pojawiało. Znajomi i przyjaciele mówią, że było coś takiego, pojawiały się takie sytuacje, że potrafiła dzwonić i mówić, że popełni samobójstwo. Oni wszyscy jechali i tak dalej, starali się ją od tego odwieść. Mówiła też dziennikarzom, że ma ochotę popełnić samobójstwo, czy w wywiadach czasem. Aż w końcu nastąpiła taka sytuacja, że nie pojawiła się na próbie generalnej spektaklu Wacław na podstawie Mrożka, w której grała zresztą hrabinę Nietoperz, jedną z głównych ról. No i okazało się, że właśnie popełniła samobójstwo. Potem 2 miesiące leżała w gdańskim szpitalu, nieprzytomna. Przyjaciółka, aktorka mówiła, że pani garderobiana przychodziła do szpitala i czesała ją malowała podczas tego stanu nieprzytomności. Zmarła 26 sierpnia 1982 roku. No i jest pochowana na łostowickim cmentarzu, można odwiedzić jej grób. Także tak znakomita aktorka, która rozpoczęła pięknie swoją karierę, kontynuowała ją jeszcze w Polsce, pomimo tego ta kariera nie rozwinęła się dlatego, że nie mogła wyjechać, a cały czas otrzymywała propozycje z zagranicy. Cały czas oferowano jej rolę. Tak jakby trochę przygasała pod koniec swojego życia, jak mówi jej córka i przyjaciółki z teatru. Trochę szalona, tak jak Stokrotka, nieprzewidywalna, piękna, niesamowita aktorka Teresa Jrzewska. Pracowała w Gdańsku, mieszkała w Gdańsku, no i zmarła w Gdańsku. Także polecam filmy z jej udziałem, zwłaszcza Baza Ludzi Umarłych, Kanał, spektakle teatralne telewizji. Warto wspominać i przypominać Teresę Jrzewską. Dziękuję bardzo i życzę dużo zdrowia i pięknych seansów filmowych.